Rozdział 56. Tak mówi Pan. Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienia się mojej sprawiedliwości. Szczęśliwy człowiek, który to czyni i Syn Człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu nie bezczeszcząc go i który strzeże swoje ręki, aby nie czyniła nic złego. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana. Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu i niech nie mówi trzebieniec. Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan, trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię imię radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu. Gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tak mówi wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzą do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Wy, wszystkie zwierzęta polne, przyjdźcie na żer. Wy, wszystkie zwierzęta leśne. Wszyscy jego strażnicy są ślepi. Wszyscy są nierozumni, wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone, a są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, a każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosę wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś, wystawnie i bardzo dostatnio.